Kolejny Orlik Otwarty. Nowym kompleksem boisk sportowych od dziś może pochwalić się zespół szkół nr 6 imienia Macieja Ratajawełku. W ramach projektu Orlik 2012 przy szkole powstało m.in. boisko do piłki nożnej pokryte sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową. To ostatnie do marca będzie służyło dla uczniów i lokalnej społeczności jako lodowisko. To obecnie jedyne czynne lodowisko w mieście. To przy stadionie miejskim zostanie otwarte po świętach 27 grudnia. Do tej pory z Orlików korzystali głównie chłopcy. Mam nadzieję, że lodowisko przyciągnie na obiekty więcej dziewcząt, mówi Krzysztof Piłat, starosta powiatu ełckiego. Przyznam się, że mnie akurat na sercu leży to, żeby dziewczyny w większym stopniu korzystały z tego zaplecza, żeby nie było podejrzenia, że tylko dla chłopaków wszystko budujemy, bo na razie można by odnieść takie wrażenie, bo faktycznie na Orlikach aż się kotłuje przecież od, można powiedzieć, świtu do zmierzchu i są to w przewadze chłopcy i mężczyźni, natomiast dziewczyny jeszcze nie w takim stopniu, ale już widać po lodowisku, że tu akurat dziewczęta prym wiodą, co mnie bardzo cieszy. Dzięki temu kompleksowi młodzież będzie mogła aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, mówi Artur Bońkowski, dyrektor zespołu szkół nr 6 imienia Macieja Ratajawełku. Ten kompleks został udostępniony młodzieży praktycznie od połowy września tego roku. Natomiast wcześniej były to warunki, bym powiedział, spartańskie tutaj i w gruncie rzeczy żadne zajęcia wychowania fizycznego na tym terenie się nie odbywały. Z tego, co pamiętam, tu, gdzie jest lodowisko, wcześniej był tak zwany plac do nauki jazdy. Cieszące przede wszystkim dla dyrektora szkoły, że mógł zagospodarować posesję swoją właśnie obiektami sportowymi, które można wykorzystać w trakcie zajęć edukacyjnych, no i dla środowiska lokalnego. Uczniowie tzw. rolniczówki zgodnie przyznają, że dzięki nowym boiskom lekcje WF-u będą o wiele ciekawsze. To jest Orlik, czyli piłka nożna, więc też można spróbować wszystkiego. Nauczyć ci, którzy nie umieją, więc mogą spróbować się nauczyć. Nie będę musiała nigdzie daleko iść tak, żeby pojeździć na łyżwach. Na WF-ie nie będziemy grać w ping-ponga, tylko wyjdziemy na dwór, tak, na świeżym powietrzu będziemy uprawiać sporty. No i będzie więcej zajęć. Na łyżwach jeździ się bardzo dobrze, choć zdarzają się upadki, jak zawsze, ale... Jest fajnie. Mamy dużo par łyżew do wypożyczenia. Oczywiście, że się cieszę, że zawsze to jakaś dodatkowa rozrywka, nie? Lekcja WF-u będzie bardziej urozmaicona, ciekawsza. Bardzo się cieszę. Jest bardzo fajnie, chociaż lodowisko już trochę pocharatane. Będziemy mieli więcej możliwości, będziemy mogli tutaj pojeździć, a nie ciągle grać w siatkówkę. Swoich sił w jeździe na łyżwach próbowali również ełccy samorządowcy. Koszt budowy Orlika to 1,5 miliona złotych. Lodowisko przy zespole szkół nr 6 imienia Macieja Ratajawełku otwarte będzie do końca marca od poniedziałku do piątku od godziny 16 do 20, w weekendy i święta natomiast od godziny 10 do 20.